Jeszcze odpowiedź kolegi Grzegorza odnośnie imprez kolarskich. Ja nie wiem, po co w ogóle takie pytanie padło, no bo ja działam w ten sposób, że nie robię na sesji, to nie są sprawa sesji, to sesja jest po to, żeby uchwały pewne, no ale dobrze. Ja latam po wydziałach i załatwiam sprawy między naczelnikami, ale jeżeli pan radny chce być tutaj zadać pytanie, które uważa, że jest ważne w kwestii dnia sesji, no to dobrze. Proponuję podejść do mnie w trakcie przerwy i ja wszystko wyjaśnię. Nie chcę wyciągać, ponieważ mam głębszą podstawę. Większość z tych uczestników, nawet w zeszłym roku, proszę zobaczyć na zdjęcia, to byli moi ludzie, którzy uczestniczyli w frajdzie Witamy Wiosnę. Nie chcę tłumaczyć dlaczego, skąd ten konflikt jest. Wiele razy na komisji mówiłem, pewne nieścisłości są naprawiane w tej chwili. Natomiast nie ma z tego środku, nie ma w tej imprezie, mojej imprezie, bo to jest zrobione przez moje stowarzyszenie, nie ma środków gminy. Także ja mogę sobie tą imprezę zrobić kiedy chcę i uważam, że mam do tego prawo. Tym bardziej, że większość uczestników będzie związanych... To są środki ze starostwa, niech się pan nie moi, panie radny. Spokojnie. Za które sam biegam. W zeszłym roku wydałem ponad 60 tysięcy na młodzież, którą w tej chwili mam pod opieką. Większość z diet plus ze środków, które zdobywam. Zachęcam, żeby niektórzy radni też w ten sposób działali, nie tylko mówili, że seniorom trzeba pomóc, po prostu dać dietę, kupić środki do remontu. Tak wyremontowałem schron, ponad 20 tysięcy poszło w diet, nie tylko. Więc można w ten sposób zrobić. Można, oczywiście gmina pomaga też, bo podłogę też odpowiednie wnioski wypisane. Można się kłócić, można tutaj, ale to nie jest temat na sesję. Jeżeli radny Mariusz, który jest zresztą członkiem klubu, chce wiedzieć, niech przyjdzie na zebranie, jest członkiem klubu, może podejść, zapytać. Nie róbmy populizmu tutaj pod to, żeby ja jestem taki... No nie, no to o to chodzi, po prostu ja tylko wyjaśniam, bo zostałem zaatakowany, bezsensownie zaatakowany. Także podejść w przerwie, ja wytłumaczę. Nie, no ale bez sensu, zupełnie bez sensu, że mogę pytać każdego o prywatne sprawy, bez sensu, to nie jest sprawa sesji. Dziękujemy, dziękujemy za odpowiedź. Ad vocem do tego, tak? Proszę bardzo. Tak, panu radnemu się myli zapytanie z zaatakowaniem, ale to już zostało wyjaśnione. Ja, moi ludzie, moja impreza, moje wszystko. No, ja rozumiem to. Natomiast, jak pan sam zaznaczył, ja jestem członkiem tego klubu, Wiktoria. Na plakacie jest logo Wiktorii, która otrzymuje pieniądze z gminy. Stąd moje pytanie. W jednym czasie robimy dwie imprezy, chcąc, nie chcąc, z pieniędzy gminnych, no bo jeśli jest logo Wiktoria, nie ma innych pieniędzy, jak tylko z gminy. Ale jeśli jest Wiktorii, jeśli jest logo Wiktorii, to rozumiem, że jest organizowane również z pieniędzy gminnych. Ja nie miałem ochoty pana atakować, tylko chcę odpowiedzieć ludziom, którzy mnie pytają. Mówi, po co organizujecie dwie imprezy w tym samym czasie, bo moje dziecko teraz nie wie, czy ma iść na jedną imprezę, czy na drugą imprezę. Dla mnie jest to nielogiczne, natomiast pan mi już tu dzisiaj odpowiedział. Jest konflikt, ma pan konflikt z klubem, który organizuje imprezę od 24 lat. Ja wiem, że chce pan nową historię sportu Wuchołackiego pisać, natomiast chciałbym, żebyśmy uszanowali również to, co tu ludzie robią od 20 kilku lat i tylko tyle. No. No jeśli impreza Witamy Wiosnę jest organizowana przez 24 razy, czyli 20 ileś lat już jest, no to należy to uszanować. Można tą imprezę zrobić w piątek albo w niedzielę, a niekoniecznie wciskać się komuś i ludziom robić wątpliwości, czy nawet nie konkurencję, tylko chodzi mi o tych rodziców, którzy muszą teraz zadecydować, na którą imprezę to dziecko swoje puścić. Tylko o to mi chodzi. Szanowni koledzy, dla mnie jest to niezrozumiałe. Ale nie, szanowni koledzy, ja przerywam tą dyskusję, bo o tym nie zdecyduje rada, jak to ma być organizowane. Są organizatorzy, którzy w sposób określony, nie, taki przyjęty organizują. Nie chodzi tylko o pieniądze, które są wydawane. Ja się zgadzam, ale przy okazji się zaczyna mówić o sprawach, o których się nie powinno mówić. Dlatego myślę, że tę sprawę wyjaśnicie sobie poza sesją. Poza sesją. Trzeba się po prostu zastanowić o wydawaniu pieniędzy. Mówiliśmy przed chwilą o sporcie. Wydajemy tutaj, przed chwilą słyszałem kolegę Jurka, który przypomniał pieniądze niedawne, które zostały przekazane. W związku z tym, no nie można mówić ja, moi ludzie i moja impreza, panie radny. No niestety. Panie radny, nie są pieniądze gminy. No, dobrze, i przerywamy tą dyskusję ale już pytań nie ma w tej chwili. Ale tylko pani mówisz jeszcze odpowiedź ma. Pieniądze to są czyje. Ale pani naczelnik. Proszę o spokój. Ale nie proszę o spokój. Jak nie popisujemy się? No. Proszę o spokój. Do pytania.